Witam Was wszystkich serdecznie na moim kanale, witam na kanale Patryk2703 i śpieszę do Was ze świeżutkim materiałem. Wy bardzo lubicie jak ja zadaję niewygodne pytania, a ja lubię zadawać te niewygodne pytania. I wczoraj podczas cage'a hmm, chciałem zadać takie niewygodne pytania. Oczywiście nie było takiej możliwości, Boxdel mnie oszukał, na Priva napisał, że zadzwoni, na Instagramie nie zadzwonił, ale to już jest nieistotne. Postanowiłem, że zadam część tych niewygodnych pytań, bo... Miałem zadać te niewygodne pytania do Boxdela i do Roberta Karasia. Nie udało się. Zadam może tylko dwa z tego całego zestawu pytań. Pytania będą do Boxdela. Boxdel, mam do ciebie dwa pytania. Zanim zadam pierwsze pytanie, to przesłuchajmy ten fragment twojego materiału, twojej wypowiedzi może w ten sposób na kanale Fame MMA. My nie wchodzimy w jakby w rolę sędziów nie jesteśmy sędziami i tak dalej, ale oczywistym faktem jest, że nasza polityka naszej firmy nie pozwala na coś takiego, by byli u nas żadni z tak? Więc jeżeli oficjalne organy potwierdzą, że Dominik jest oszustem, to oczywistym faktem jest, że pogali zakończymy dalszą współpracę, ponieważ kontrakt Dominika opiewa na więcej niż jedną walkę, tak? Bardzo ładnie brawo. A więc firma Fame MMA. Nie pozwala, polityka firmy Fame MMA, dokładnie, nie pozwala, żeby byli u Was skamerze, a więc oszuści. Chciałbym Ci przypomnieć teraz Boxdel, że ten człowiek, Robert Karaś, oskamował sponsorów, a więc oszukał ich, dlatego sponsor, sponsorzy też się wycofali. Nie wiem, czy będą z tego jakieś konsekwencje, na pewno tak. Chciałbym Ci przypomnieć, że ten człowiek oszukał pół Polski. Ludzi, którzy w niego wierzyli, że on to wszystko robi w sposób naturalny, a on używał środków dopingujących. A więc nie różni się to nic od skamu. I ten człowiek, który oszukał pół Polski, ten człowiek, który oszukał swoich sponsorów, tutaj w tej chwili siedzi. Moim zdaniem jest to propagowanie środków dopingujących. Propsowanie środków dopingujących. I teraz, jak też na to patrzy firma WK? Bo tutaj widzę, że sponsorem jest firma Warszawski Cox. Jak Warszawski Cox na to patrzy, też to jest moje pytanie. Może się odniesie ktoś z ekipy Warszawski Koks, jak Wy na to patrzycie, że sponsorujecie przedstawienie, gdzie jest promowany, propsowany człowiek, który oszukał. A więc no nazywajmy słowa po imieniu oszust. Bo Robert Karaś aktualnie jest oszustem, który oszukał nie tylko sponsorów, ale oszukał też pół Polski, ludzi, którzy w niego wierzyli, którzy mu kibicowali. A więc Boksdel, do Ciebie pytanie. Jakim sposobem ten człowiek tutaj siedzi, jeżeli jest to niezgodne z polityką fame MMA. Teraz przejdziemy, boxdel, do drugiego pytania. Mam dla ciebie tylko dwa pytania niewygodne, a może i wygodne, może sprawnie na nie odpowiesz. Drugie pytanie, boxdel, żeby zadać te drugie pytanie, posłuży nam do tego ten fragment materiału. Przejdziemy sobie. O, tutaj. Mamy Denisa Załęckiego, który ma na klacie właśnie e, ruch anty. Dragierski. No a dzisiaj czy tam wczoraj, 22 godziny temu dokładnie, promował sobie plaga jakiegoś na Storce. Plaga? Ci, to plaga? znaczy? No nie będę tam nie będę też pokazywał tego screena, bo tam jest nickname tego plaga, ale to jest... Co znaczy plag? Plag to jest jakby ziomek, co coś Cię ogarnia. To jest Aha. taki, tak, to jest ziomek, co ci, okay, coś... ale to macie... To jest po prostu człowiek, który jest dealerem. A więc Denis Załęcki reklamował gościa, który jest dealerem narkotyków. I teraz, oczywiście, jest to jak najbardziej nie w porządku i pewnie byłoby to niezgodne z polityką Fejmem żeby takiego człowieka promować. Teraz mam do Ciebie pytanie, Boxdel, Co robi tutaj polis zombie Wrzosek? Ponieważ Wrzosek reklamował firmę, która sprzedaje sterydy z więc. Sterydy z czarnego rynku, które są niebezpieczne dla zdrowia i dla życia człowieka. Jeżeli sięgną po to młode osoby, które Was niewątpliwie oglądają, no to mogą sobie zrujnować zdrowie, a w konsekwencji, w konsekwencji życie. A więc ten człowiek, polisz zombie, nie dosyć, że w czasie reklamował sarmy, to jeszcze reklamował sterydy firma, która, firmę, która sprzedaje sterydy. Jest to gorsze niż skam. Także pytanie do Ciebie, Boxdel, to drugie. Co robi tutaj Wrzosek, który reklamował firmę, która sprzedaje sterydy? To są po prostu sterydy z czarnego rynku, a więc sterydy underground. I teraz oczywiście jeszcze raz zadam pytanie do firmy WK, warszawski Cox: Czy jest Wam to na rękę, że sponsorujecie firmę Fame MMA, no, więc to przedstawienie, które teraz tu oglądamy, a siedzi tutaj człowiek, który reklamował sterydy. Suplementy powinny być kojarzone ze zdrowiem. Ja wiem, że może energy drinki nie, nie są kojarzone ze zdrowiem. Ja o tym wiem, ale jak to ma się do sterydów? Bo tutaj siedzi człowiek jeszcze raz wspomnę który reklamował firmę, która sprzedaje sterydy. A więc mam nadzieję, że Boxdel bardzo łatwo odpowiesz na te pytania, co te dwie osoby tutaj robią, jeżeli jest to ewidentnie niezgodne z polityką Fame MMA. Dziękuję wszystkim za uwagę. Na razie, cześć, pozdrawiam i widzowie, sekcja komentarzy należy do Was.